Jeżeli jesteś taki dobry, ja sobie wziąłem różowe, bo ja chodzę w innej lidze. To nie są rękawice, to jest ideologia. Proszę, włóż. Powiedz mi, czy twoim zdaniem, bo no. podejrzewam, wkładaj, ja będę kontrolował. Jerzy Kulej dałby radę, na przykład jakby się zmierzył z Tomkiem Adamkiem? Dziś. Dziś. Nie wiem. A twoim zdaniem, tak jak... No nie wiem, ciężko, trudno powiedzieć. No, Jurek słynął z tego, że on był bardzo skoczny. Bardzo. I na lata 60., kiedy umówmy się, no to jest ten pik, ten boks wyglądał tak, że przód, tył, mało dynamiki, mhm. a on skracał dystans, wchodził okay. bliziutko, bardzo był dynamiczny, bardzo niziutko stał na nogach i miał ogromną... Właśnie, dobrze, a powiedz mi, a gdyby na przykład, nie wiem, Artur Szpila, który był i w boksie, i w MMA... Nie wiem, nie umiem odpowiedzieć na to pytanie. Okay. No, a co by było, jakby, nie wiem, któryś z legendarnych pięściarzy na przykład przechodził, spróbowałbyś z nim sparingować dzisiaj? Przypadkowo? Bo tak się złożyło, że przypadkowo Artur Szpilka przechodził. Wielkie brawa! Prosimy! Jest! Proszę. Brawo! Tak jak powiedziałem, jestem... Tam! Słuchaj, tam. Zaraz zobaczymy, jak jesteś mądry. Dobrze, tak, ja was zaprowadzę, chodźcie. Nie, no jak nie, no jak nie. Zaraz zobaczymy, co ej, się patrz tam, patrz tam. Lekarz, pogotowie. Zaraz zobaczymy. Poczekaj, ja sobie szczękę ubiorę, wiesz. Dobrze. Żartujesz, nie. A właśnie, no poczekaj, mam dla ciebie aparat na zęby, Tomek. Ja sobie ubieram szczękę. Bo potem będę miał tylko zęby. Proszę. Słuchaj, zawsze mam tą szczękę, dlatego że jak jeżdżę samochodem, są różne wypadki, więc... Naprawdę mam ci to włożyć? Uwaga, tak? Okej. Okay. Jesteś gotowy? Dobrze. A też się trzeba przywitać, wiesz. Dobra, ja powiem tak. Do pierwszej krwi. Ale ja udawałem. Boks! Nie, na to się trzeba przywitać. Weź mi. Dawaj. Nie, Dawaj. Bij go! Boksu! No nie! Boksu! No! Dawaj! Jerzy! O Jezu! Uważaj na śledzione! Dawaj go! Jurek! Dobra, będzie stop! Gong! 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 Rozdzielić!